Jakiś czas temu śledziłem moją żonę, ponieważ sądziłem, że coś przede mną ukrywa i faktycznie znaleźliśmy ukryte przejście pod wodospadem. W dzisiejszym odcinku pojawił się po dłuższej przerwie ktoś na serwerze, kogo muszę sprawdzić, czy przypadkiem nie współpracuje z moją żoną. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał i kolejny odcinek na tym kanale. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to powinniście to zrobić w tym momencie, ponieważ bardzo szybko się rozwijamy i chciałbym w tym roku do końca wakacji wbić 100 tysięcy subskrypcji. Jesteśmy bardzo blisko tego, ponieważ już mamy prawie 70 tysięcy subskrypcji, tam 65 tysięcy mamy, więc brakuje 5 tysięcy. To już na takim etapie to jest sporo, ale prawda, już zaokrąglam sobie. No i koniecznie łapkę w górę możecie zostawić pod wczorajszym filmem. No tak średnio poszło, ale to z tego powodu, że też film nie był z Palionowa i tak dalej. No więc całkowicie to rozumiem, ale pod poprzednimi filmami totalnie rozwalaliście system, jeśli chodzi o łapki w górę i o wszystko, co dało się tam zrobić, więc może powtórzmy to pod dzisiejszym filmem. Załóżmy, że prawda, no dobra, 6000 łapek w górę, no i będzie bardzo fajnie, słuchajcie. Dobra, na serwerze, o, widzicie? O to chodzi, patrzcie co chłop robi. Po szybie łazi tam, od zewnątrz. Chodzi o to, że Wojtek wrócił na serwer, nie było go strasznie długo, nie wiem gdzie się podział, przez długi czas go nie było. O kurczę, szkielet, co ty tu robisz, jak się skampił w ogóle? Dobra, pozamiatany. O, mamy to będziemy mogli wykorzystać też, żeby do niego strzelać. Nie wiem co się z nim totalnie dzieje, chłop odwala jakieś totalnie powalone akcje, ponieważ od rana chodzi tam na przykład po tym. Wcześniej widziałem też, że gdzieś tam w wodzie leżał i się podtapiał, więc nie wiem totalnie co się z nim dzieje, ale moja dziewczyna ostatnio też zaczęła odwalać, tak jak tutaj, on, nie wiem czy on gdzieś pójdzie, raczej tam se siedzi, więc patrzcie, tu co moja dziewczyna zrobiła, tu zrobiła ukryte przejście, to jest w ogóle Mariuszek, mój delfin, którego przed chwilą oswoiłem sobie, bo znalazłem delfina, dobra, czekaj, muszę się tam dostać, a, o dobra, udało mi się. Jak widzicie tutaj na dole moja żona zrobiła sobie taki właśnie, prawda, nie wiem jak to nazwać nawet, ołtarzyk? Nie wiem, straszne to jest, obrzydliwie straszne. Jak widzicie, tu jest jakieś zdjęcie, kurczę, nawet nie wiadomo kogo, z jakimś psem. Jakiś chleb to jest, czy nie wiem, babeczki, kurczę, zęby, jakieś czaszki. Straszne to jest, więc nie wiem totalnie, co mam o tym sądzić, ale to na razie nie o tym. Na początku chciałbym zobaczyć, co się dzieje z Wojtkiem, ponieważ on też zaczął się ostatnio dziwnie zachowywać. I gdzieś, a nie, jest tam dalej, patrzcie, jest tam dalej, dobra. Przede wszystkim, to ja nie chcę, żeby on mnie zauważył. Chcę jakby zobaczyć, jak on to robi, więc jak widzicie, mam tutaj przygotowane potki na niewidzialność, ściągam sobie buty, oczywiście wypijamy poteczkę, żeby prawda nie było mnie widać, żebyśmy mogli być tuż obok niego i widzieć dokładnie co on robi i lecimy już do niego zobaczyć co on będzie odwalał, bo no nie ukrywajmy, ale coś jest nie tak. O, patrzcie jak zeskoczył z góry, co jest grane, jak się wystraszyłem, nie wiedziałem, że on tu spadnie, masakra, dobra, czekajcie, gdzie on tu idzie, gdzie on idzie? Gdzieś na górę pobiegł. On teraz będzie skakał z góry i obrażenia sobie zadawał oczywiście. Ej, dobra, idzie do pant. Dobra, schodzę na dół też. Dobra, on mnie chyba nie widzi. Jestem niewidzialny, ale patrzcie jak tu się... Musiałem szybko tak przejść. Dobra, tu są te panty, które mnie nie widzą. On tu coś odwala na tej drabinie. Nie wiem o co mu chodzi totalnie. Macha do pant. Czekaj, bo on chyba szuka gdzie ja stoję, żeby mnie uderzyć. Chociaż nie, on raczej nie będzie wiedzieć. Nie! Co? No i już się zapowiada. Moja żona robi sobie jakiś ołtarzyk, prawda? A on już pentagram tu stawia. Ja na bank współpracuję ze sobą. Na bank. No i co on robi? Patrzcie, on czyta z tej księgi jakiejś. Co to jest za księga w ogóle? Te pandy w ogóle tu hałasują. Co jest? Nie! Laleczki jakieś dał. To są te laleczki voodoo. Patrzcie, ile ich postawił. No, to się zaczyna jazda. Na tabliczce coś pisze. Czekajcie, o co chodzi? Zobaczmy, co tam napisze. Ale czekajcie, ja zabiorę jedną, tą... Dobra, zabrałem. O! Mam ją w ręce. Dobra, coś takiego. Patrzcie, postawię ją tutaj. O kurczę. Widzisz mnie? Przestań. Co jest grane? Albo on się z nami kontaktuje i chce nam powiedzieć, żebyśmy przestali coś go tutaj, prawda, torturować. Albo on to mówi do kogoś. On jest opętany jak nic. Czekajcie, kolejną tabliczkę stawia. Co jest grane? I stoi w tym pentagramie w ogóle, jak to robi. Ja nie mogę, dobra, nawiedzone jest to. Wojtek, co się z tobą stało? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. Mi się wydaje, że powinniśmy zbudować psychiatrykę i go tam zamknąć. Spróbuję to zrobić. Co spróbujesz zrobić? Co jest grane? Czekajcie, co on ma w ręce? Trumnę ma w ręce, patrzcie, co on zrobi zaraz. Nie wie, gdzie ją postawić. Ja on się z kimś... O kurczę, postawił trumnę, dobra. Postawił trumnę.
Ale zam... Nie! 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 Dobra, to jest straszne! Czekajcie, czekajcie, ja tu idę sobie z tej strony. Muszę patrzeć na to z daleka, bo boję się, że coś stanie zaraz. Stawił... Kolejne stawia. Stawia ciągle te czaszki tych takich bizonów, czy co to jest. Nie wiem w sumie za bardzo sam. Dobra, co on teraz... Kolejną tabliczkę stawia. On się ewidentnie z kimś komunikuje i za każdym razem, jak pisze tabliczkę, wchodzi do pentagramu. Coś w tym musi być. Zamknijcie się, pandy, bo mnie tu wkurzacie. No, proszę ciszej, proszę ciszej. Te pandy same są, się niepokoją. Ewidentnie coś tu jest nawiedzonego, że one same się też denerwują. Dobra, on, ale strasznie długo pisze na tej tabliczce. O, czekajcie, ktoś tu jest. Poza nami. O kurczę. O kurczę, o kurczę, on chyba wie o mnie. Chyba wie o mnie, czekajcie, stanę se tak, żeby nie mógł mnie uderzyć, bo jak on mnie uderzy, to na pewno już będzie wiedział wszystko. Nie, nie mogę stąd wyjść. A dobra, przeszedłem sobie tutaj. Kolejną tabliczkę stawia, co tam pisze? Widzę kroki. Dobra, nie możemy się ruszać za bardzo, czekajcie, musimy... Dobra, schowałem się tutaj. Nie możemy się ruszać teraz, bo jak on nas uderzy, to jesteśmy na strzała, ewidentnie, jeżeli dostaniemy... Nie, dobra, ja muszę stąd uciekać, bo on macha w każdym kierunku mieczem. Wychodzimy stąd, bo ja się boję, że on przypadkowo sobie we mnie trafi. O kurczę, biegnie za nami. Boję się, że on sobie przypadkowo trafi. Czekajcie, popatrzmy może na niego tutaj zza szyby, bo tu jest szyba. Ła, ła. Złamałem sobie girę. Dobra, ej, kolejną tabliczkę stawia. Będziemy widzieli, co napisze. Jesteśmy sami. Dobra, czyli widział, że ktoś wyszedł, ten kto był. Muszę tam się jakoś dostać tak, żeby on nie zauważył, że tam jestem. Tylko za bardzo nie wiem jak. Bo jedyne wejście tam to jest chyba tutaj przez to. Musiałbym chyba rozwalić szybę, ale to no to za... Wyciągnął szkieleta z trumny. Co się dzieje? Kolejną tabliczkę stawia. WSAN. To jest imię tego szkieleta, czy co? Wsan? Co, nie, no to jest jakiś nawiedzony, co on robi w ogóle, totalnie nie wiem o co chodzi. Czekajcie, dobra, musimy tam jakoś zejść, tylko... Jak to otworzy, on na pewno to usłyszy. Czekajcie, musimy zrobić tak. Gdzie on jest? On jest w tamtym miejscu, czyli... On się tu patrzy w tą stronę na pewno. Musielibyśmy rozwalić ten blok, ten... O kurczę, ale było blisko. Dobra, on ewidentnie widzi, że tu się coś dzieje i macha mieczem już. Macha mieczem. Dobra, no nie udało mi się dostać do środka, bo tam ciągle pilnował. Musimy jeszcze raz podejść do tego, co chciałem zrobić przed chwilą. Czyli... W którym on jest miejscu? On jest tu pod nami tuż. On to zobaczy na bank. O! No, ale było blisko, jakby nas zabił. Byłoby tak blisko. Czekajcie, zostawił otwarte? Nie, jest zamknięty dalej. Dobra, próbujemy szybko tutaj przejść. Miałem kilo w ogóle w ręce, on na pewno to zobaczył. Ale zrobiłem mu tam dziurę. Nie no, nie gadajcie, że nie zwróci na nią uwagi. Ale dobra, zostawił otwarte to, o kurcze. Dobra, musi... Zamurował sobie to sam, dobra. Teraz potrzebujemy... Ja tam muszę się jakoś dostać na dół. Bo przez szybę to nie widzę wszystkiego, co się tam dzieje. O, kolejne tabliczki wstawił jakieś. SFGDB ASPDW. To jest jakiś kod, jakiś szyfr. Na bank to jest jakiś szyfr. On się porozumiewa z kimś, tylko nie wiem nawet z kim. On, nie wiem, może to ma związek z tą świątynią, którą jakiś czas temu zostawiliśmy i po prostu nic z nią nie robiliśmy. Tu w ogóle jakąś szubienicę, czy co to jest, kurczę. Jak to się chyba nazywa szubienica, to z liną, nie? Jakieś nagrobki postawił. Co on robi w tym miejscu w ogóle? Ale to jest tak ukryte miejsce, że wiecie, nikt na to nie zwróci uwagi. Powiedzą, a klatka, kurczę, dla zwierząt to takie ozdobne. To dla ciebie. No nie, co jest... Co jest grane? Wstań! No... Co? Kolejną tabliczkę stawia. To jest nawiedzony typ jakiś. Go się trzeba stąd pozbyć. Na bank musimy go zamknąć w psychiatryku. Nie ma co. Obudź się już. No to nieźle. On kogoś wzywa do pobudki. Czekajcie, tu chyba on zostawił otwarte to. Będzie... Tak, możemy wejść. Dobra, wchodzimy teraz, póki on na to nie patrzy. Jak tu jest strasznie. Dobra, tu są jakieś tabliczki następne. Nie, to już było. Spróbuj to zrobić. Tutaj ten. Musimy nadrobić to wszystko. Ktoś tu jest, to czytałem. Te co ciągle się drą, pandy, obudź się już. I tu pisze, poświęćmy pandy. O kurde, widzowie. Tu się będą działy teraz niesamowite sceny. To trzeba go powstrzymać jakoś, musimy te pandy stąd zabrać. Tylko jak, co pandy lubią? O, uśmiechnęła się chyba, jak ziemniaka zobaczyła. Oj. Nie, on nie może zabić tych, nie. A!
ogarnął, że tam jesteśmy. Ogarnął to. No nie. I teraz jakieś tam mam dostać. Czekajcie. Umrzesz, co jest grane? Zabiję twoich przyjaciół, co? I wychodzę sobie tak, o, i tu są już takie rzeczy. Dobra, musimy tam pójść. Jestem ciekaw, co z moimi itemami. Pewnie je schowa do jakiejś skrzynki jednej i będzie chciał je oddać temu swojemu wszechmogącemu, kurczę, komuś, z kim się komunikuje. Dobra, nie mamy żadnych itemów. Straciłem wszystkie potki na niewidzialność, tam nie mogę teraz pójść. Czekajcie, musimy poczekać, aż on stamtąd pójdzie i może zostawił tam te itemy. Czekajcie, czekajcie, na shifcie. Dobra, ja tu jestem w środku jego domku. Może pójdzie do tego basenu czy coś. Bo... Znikł mi jego nick. A nie, jest tam dalej. Dobra, on musi stamtąd wyjść, bo my itemów nie ten. Nie mam itemów. No nie mogę tam zejść, bo on mnie zobaczy teraz. Jakbym miał podkę na niewidzialność, to mógłbym tam wejść. Powinienem sobie tą jedną podkę zostawić gdzieś na zewnątrz. Żeby, jak w momencie, gdybym zginął, to żebym sobie mógł zabrać. Nie przemyślałem tego. Dobra, ciekawe, kiedy on stamtąd wyjdzie. On dalej pewnie jakieś tabliczki tam pisze. Dobra, musimy tutaj stać na shifcie. O, dobra, wychodzi. Gdzie on pójdzie teraz? To jest ważne. On musi stamtąd pójść, ja muszę tam zejść na dół, muszę zajść po swoje itemy. I zobaczymy, pewnie jakieś tabliczki napisał nowe też. No idź stamtąd, dlaczego on tam stoi dalej? O, znikł mi jego nick. Dobra, on się skrada. Gdzie on poszedł? Dobra, mógł mnie zobaczyć. Dobra, szybka akcja. Schodzimy tu na dół. Bierzemy itemy, które tutaj gdzieś powinny... Dobra, tu są moje itemy. Bierzemy i szybko pijemy potę na niewidzialność. Dobra, jesteśmy już bezpieczni. Dobra. Bierzemy tylko tak, dwie poty tutaj. Dobra, wrócił tu. Czekajcie, nadrobić musimy tabliczki. Zostawiacie, będziesz sam. Widziałem, że ktoś tu był. Będę pilnował tego. Tu co to? Zrobię to dla ciebie. O kurczę, dobra, to już nadrobiliśmy wszystko. Tu są kolejne tabliczki. Przepraszam, znowu ktoś tu jest. Czuję to. No nie, dobra, on nas czuje. Musimy się stąd wynosić. Dobra, wychodzimy stąd. Musimy to jednak patrolować z zewnątrz, bo on nie jest w stanie pracować, jak my jesteśmy w środku. Więc nie możemy na to pozwolić. Mamy 7 minut potki jeszcze. Ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić, naprawdę, ponieważ obawiam się, że... Czekaj, coś znowu napisał. Została. Czuję to. Została. Ale co została? O co mu chodzi? Nie wiem, co zrobić. Dobra, on się jakoś komunikuje. Słuchajcie, ja na dany moment chyba dam sobie spokój. Idę stąd po prostu. Zostawię te dwie potki na następny odcinek, żeby później zobaczyć, co on będzie robił. Za jakiś czas wrócę tam po prostu w to miejsce, gdzie on te pandy ma i zobaczymy, co on tam jeszcze napisze, jakie tam jeszcze komunikaty z nim jakby będzie miał jakieś komunikaty z tym typem, którym rozmawia. Nawet nie wiem, kto to jest, ale pewnie to będzie ten szkieletron, czy kto to tam był. Więc tyle, słuchajcie. No ja jestem niewidzialny. W ogóle mam buty założone, on tego nie widział? Na bank to mógł zobaczyć. O kurcze, ale mieliśmy farta, że tego nie zauważył, że akurat był zajęty pisaniem w tabliczki. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zobaczymy, jak ta akcja dalej się rozwiąże. Dzieją się to naprawdę dziwne rzeczy. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, pa pa.